Dzień dobry Państwu. Proszę bardzo, zająć się miejsc. Otwieram 33. sesję Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim. Witam bardzo serdecznie Pana Wójta, Pana Skarbnika, witam Pana Konstruktora, witam Panią Kierownik Gminnego Zespołu, Panią Obajdę, witam Panie i Panów Radnych, witam Panie i Panów Sołtysów, witam przybyłych gości, Panie Dyrektorki, Panie Nauczycielki, wszystkich rodziców przybyłych na dzisiejszą sesję, witam też przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, program sesji jest dość obszerny, dlatego apeluję do radnych o rzeczową dyskusję i o podejmowanie właściwie decyzji rzeczowych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecni są wszyscy, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. W porządku obrad w punkcie 16 dotyczącym zbycia nieruchomości. Będziemy rozpatrywali tylko sprawę zbycia nieruchomości w miejscowości Majdan Górny i Szarowola, ponieważ pozostałe miejscowości tam były niejasności, na komisjach odnośnie położenia poszczególnych działek i tę sprawę przesunęliśmy na następną sesję. Także czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku obrad? Czy są uwagi? Jeżeli nie, to kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem pełnego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że porządek obrad został przyjęty, 15 głosów za. W punkcie 4 mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim. To protokół był wyłożony z korytarza, mogliście Państwo zapoznać z protokołem, jak i w Biurze Rady również. Czy są jakieś uwagi co do protokołu z poprzedniej sesji? Jakieś zapytania, uwagi? Jeżeli nie, to kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 32 sesji Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że protokół został przyjęty, 15 głosów za. Jesteśmy w punkcie 5. Informacje wójta gminy z wykonania uchwał Rady Gminy o poprzedniej sesji oraz działalności gminy socjalnej. Proszę bardzo, Pana Wójta, przedstawienie uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 stycznia tego roku, podjęte zostały następujące uchwały. Pierwszych 6 uchwał dotyczyło reorganizacji szkół na terenie naszej gminy. To jest uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół publicznych im. Jana Pawła II w Szarowoli. Druga to w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum publicznego w Szarowoli, zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Ulowie, zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Typinie, zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Robocznicy, zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Pasiekach. I były jeszcze dwie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. W tym programie pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 i kolejna uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2012. Te wszystkie uchwały zostały przekazane do realizacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. I teraz od ostatniej sesji, czyli od dnia 30 stycznia do dnia dzisiejszego na terenie gminy wykonywane były takie zadania. W zakresie rolnictwa wodociągi dotyczy miejscowości Chorążanka. Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej. Długość sieci 2650 m bieżących, długość przyłączy 1350 m bieżących, ilość odbiorców 45. Wpłynęły na wykonanie tego zadania 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą dla gminy Tomaszów Lubelski była oferta firmy Hydroserwis z Lublina. Kwota przetargu 241 430 zł, termin wykonania 20 sierpnia 2014 roku. Część środków finansowych na to zadanie gmina otrzyma z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest to 50% wartości zadania. W zakresie transportu i łączności. Majdanek. Rozstrzygnięto przetarg ofertowy na opracowanie map geodezyjnych celem wykupu gruntów pod drogę zgodnie z dokumentacją projektową. Koszt tego zadania 27 tysięcy zł. Typin. Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wskazania pasa, granic pasa drogowego drogi gminnej Podchorce Kolonia Typin, długość 350 m bieżących.
Rabinówka. Podpisano porozumienie z przedsiębiorstwem gospodarki, energetycznej Dystrybucja w Zamościu na budowę linii kabelowej oświetlenia drogowego. Koszt gminy w tym zadaniu 66 420 zł. Termin wykonania 30 czerwca bieżącego roku. Ogłoszono przetarg na remonty dróg gminnych gruntowych. Płynęły 3 oferty, które są w trakcie badania, zostały otwarte i badane, te oferty badane są pod kątem legalności i zgodności ze specyfikacją zamówienia. Przetarg na remont dróg asfaltowych zostanie rozstrzygnięty 8 kwietnia 2014 roku. Przystąpiono do budowy sieci szerokopasmowej tzw. Polski Wschodniej do szybkiego i nowoczesnego internetu. Inwestycja będzie obejmować również teren naszej gminy. Wykonawcą jest operator Nanotel, spółka akcyjna z Wrocławia. Tą inwestycję realizuje Urząd Marszałkowski w Lublinie. Z dziedziny oświaty Zespół Szkół Publicznych w Łaszczówce wykonano adaptację kotłowni z olejowej na gaz ziemny, bo tam już doprowadzony został gaz ziemny. Spowoduje to obniżki ogrzewania tego obiektu. Koszt zadania 29 993 zł. Opieka społeczna. Podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na zadanie, taki program, pilotaż modelu lokalnej współpracy w ramach projektu Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania tego projektu do 31 sierpnia 2014 roku. Dotację, jaką otrzyma gmina czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to jest 168 347 zł. Celem projektu jest realizacja zadań w stosunku do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Kultura fizyczna. Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie na realizację projektu pod nazwą Multisport. W ramach tego programu zajęcia sportowe piłki nożnej dziewcząt i chłopców odbywać się będą na boisku Orli w Łaszczówce i w hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Podwórce w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia 2014 roku. Z tego tytułu na teren gminy dotrze dotacja w kwocie 8700 zł, koszt gminy jako dofinansowanie 1850 zł. W dniu 26 marca 2014 roku zostały podpisane następujące projekty, bo tutaj realizujemy w ramach lokalnej grupy działania Roztocze Tomaszowskie i tutaj złożone zostały takie wnioski dotyczące pasieki, modernizacji oraz doposażenie świetlicy, Rabinówka, budowa placu zabaw oraz doposażenie świetlicy, Przeorsk, budowa placu zabaw, zamiany, doposażenie świetlicy, Podchorce, wyposażenie siłowni w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury. Te wszystkie środki finansowe na te zadania pochodzą z funduszów sołeckich poszczególnych miejscowości, bo te miejscowości przeznaczyły fundusz sołecki na realizację takich zadań. I takie już inne wydarzenia na terenie gminy. 15 marca odbyła się uroczystość jubileuszowa. Mieliśmy stulecie urodzin mieszkanki Zulowa. Bardzo piękna uroczystość. Pani jest w bardzo dobrej kondycji. Także przyjęła życzenia, nam również życzyła wszystkiego dobrego. W dniu 22 marca odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodziło 8 par z terenu naszej gminy. Kolejne takie uroczystości obchodów 50-lecia małżeństwa będą realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, bo my mamy jeden miasto i gmina ma jeden urząd i później ja po dyskusji rozdam panom sołtysom i radnym informacje o jak zgłaszać tych złotych jubilatów do Urzędu Stanu Cywilnego. Dziękuję panie przewodniczący. Pytania, uwagi, niejasności, dużych informacji. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do punktu 6. Wnioski, interpelacje, zapytania radnych. Proszę bardzo, pan radny Kus. Panie wójcie, mieszkańcy proszą o remont drogi Agestowej i Malinowej, nasypać tam misortu, zasypać dziury, a także ulica Folwaczna do Stawów też jest pełna dziur, trzeba zasypać. I ta droga do pana Fedyny w dół. Gdzie? Do pana Fedyny. Do pana Fedyny.
także koło stawu pana Kuratowicza. Tam są bardzo dziury też, mieszkańcy proszą. I wytyczyć drogę koło pana Gostka, bo tam jeżdżą po pana bodajże pałki działce. Tam się mostek zawalił. Tam z tyłu za stawami bodajże. Sołtys Warmiński mi zgłaszał. Pan Wójt wcześniej chyba patrzył. Dziękuję bardzo. A to jeden stawik tam taki jest. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna powiada. Panie Wójcie, ja bym chciała, za pośrednictwem pana chciałabym, żeby pan zgłosił do zarządu dróg powiatowych obrządnięcie śmieci wzdłuż drogi powiatowej. To jest od ulicy Tomaszowskiej do Wiejskiej, tam do cmentarza do nas. I do nadleśnictwa trzeba by było też zgłosić naprawę drogi świętojańskiej. To żeśmy ostatnio rozmawiali o tej drodze. No na wianeczki pasowałoby ją zrobić, nie? Oj, tam nie wiem, czy wyjdą. No i na Łaszczówce trzeba by było mi zrównać drogę wschodnią, jakoś zwałować ją. Ta na tej tak zwanych, na tej zwanej śledziówce naszej nieszczęsnej. I droga południowa, odrażnić dróg, odrażnić rów, bo tam na polach stoi woda, nie ścieka. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny, panie, proszę bardzo. W tej samej sprawie prosił o zgłoszenie do zarządu dróg potrzeby naprawy drogi powiatowej Majdanie Górnym. Chodzi o ulicę Długą i o ubytki na tej drodze, a także na prawym poboczu, bo tam zostały po zimie ścięte gałęzie. Ich przydałoby się jeszcze więcej ściąć. W każdym razie to leży i zaraz koło przystanku jest bardzo trudny, przejazd, bo właściwie tylko jedna linia, jedno pobocze, jedną stroną można jeździć. Takie są doły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wójcie, to ja też proszę o zgłoszenie do zarządu dróg o remont, czy połatanie dziur w ulowie tej drogi powiatowej. Dziękuję. Panie wójcie, ja chciałbym się dowiedzieć, kto równa tą drogę od Krasnobrodzkiej w kierunku kolonii Roguźno. Czy to robi gmina, czy ktoś inny, bo w tej chwili nawet koparka jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Kozę, proszę bardzo. Drog na tapecie, więc i ja. Panie wójcie, w kolonii Roguźno zostały wykonane niezbędne prace, tam poszerzone, pogłębione pobocze i poszerzone tak zwane rondo. I teraz trzeba by było tylko go czymś wzmocnić. Bo jest nadebrane pobrzeża i one teraz pod wpływem użytkowania będą się zapadały. Wzmocnić jakimś kamieniem, tłuczniem, dosypać i już będzie super. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszyscy zgłaszają dużo, to jeszcze więcej. Panie wójcie, pierwsza rzecz, mieszkańcy zgłaszają o odnowienie oznakowania, znaczy odnowienie pomalowania pasów przy kościele tutaj, przy tym skrzyżowaniu, bo trochę niebezpieczne skrzyżowanie. Znak jest i dobrze, ale jest jakby była linia ciągła, to by to było pomogło. Druga rzecz, droga na Zagrządki, ta ulica Ogrodowa. Tam by poprawić troszkę i pobocza, i samo nawierzchnię, bo to świeża droga, szkoda jakby się dalej rozlazł. Tam mieszkańcy, że zostają naprzeciwko boiska, jest usków na jezdni. I trzeba było sprawdzić, czy to po prostu coś podmywa, czy coś, bo tam jest tak coraz bardziej... Bo to coraz bardziej siada. I pęknięcie koło Kowala Bogdana. Może to mamy myślę w ramach gwarancji się udało zgłosić. Następna sprawa to... Przy posesji Bogdana Kowala. Jeszcze następna sprawa, to już będzie tutaj tam nas z kolei prośba o pewne zabranie tego kontenera z tymi szmatami, który stoi, nie ma właściciela. Jest prośba również odnośnie ze dwa samochody gruzu na drogę za tak zwanym kółkiem. Tam gdzie była kiedyś kuźnia i w górę jest ta droga. Pan Andrzej Leśni
obiecał, że jeżeli coś by było, to on to porówna. Tylko aby coś się, aby coś wywieziono, to by to porównał, bo tam... Ja nie byłem w tej chwili tam, nie wiem, ale tam jakieś są problemy. I przypomnienie już też odnośnie na Gliniankach, żeby podsypać piasek. Tam nie trzeba żadnego odpuścia. Piasek teoretycznie jest na miejscu tutaj przy Gajewskim i tam później za, tam były dwie za drogą Mikołajowo w stronę Maryńczaka, na tym przepuście. Tam jest zaniżony ten przepust. Proszę podsypać tylko wyżej. No i prośba też stara, może jakimś pismem poprosić pana Włosia Andrzeja, żeby tę trójkę przyciął albo zlikwidował. Ale akurat by posłuchał, jakby gmina go poprosiła. I ostatnia rzecz. Panie wójcie, może by ustawił tablicę. Wiem, że to niewiele daje, ale może to by coś by pomogło. Zakaz wysypywania śmieci tu na tej drodze od kolonii Łaszówki, strony jezierni w tym lesie. Przy tej drodze w stronę cmentarza w dole, bo to na obu stronach. Podejrzewam, że to nie mieszkańcy jezierni, ale po prostu jadący obcy, albo nawet może iść ze wschodu. Skręcają w drogę, na bok stają i chyba to niewiele pomoże, ale jakby było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny, dziękuję bardzo. Panie wójcie, chciałem spytać, jak sytuacja wygląda z odcinku w drodze powiatowej, w pasie drogi powiatowej w miejscowości Górną, bo tam było zgłoszone na ostatniej sesji. I druga sprawa jest związana z Górnym, to kiedy zostaną zakupione kręgi betonowe, bo to z Fundusz Sołecki przekazany był z dwóch lat. Nie wiem, czy to będzie osobno zakupione, czy razem. I trzecia sprawa, jak będą remontowane drogi gminne, poprosiłbym o wyremontowanie drogi tutaj na Sobałki, Cegielni, Majdany. To jest bardzo zniszczona jest droga. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ja z prośbą taką, żeby zwrócić się do powiatu, do rejonu grupy naprawy drogi w pasiekach, załatanie chociaż tych dziur. Jest problem jeszcze z dwoma przystankami, ty przy ulicy Susieckiej. Zaczynają ludzie jeździć rowerami z dziećmi, zatrzymują się i nie ma koszy, żeby coś tam postawić, bo rzeczywiście wszystko zostawiane jest na przystankach i później to jest wyrzucane poza przystankiem. I tak samo naprawa drogi powiatowej w Rabinówce, niech to zalepiają te dziury. I jeszcze jest przystanek w pasiekach, ten ostatni już kilka razy zgłaszałam, żeby przeprowadzić tam lepiej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma żadne pytania jeszcze? Ja, panie wójcie, przyłączę do interpelacji jednej z pań chyba odnośnie tych śmieci przy drogach powiatowych, bo ile teraz w lasach już nie ma tych śmieci, nie pojawiają się tam przy drodze, która jest mi blisko, w kierunku Krasnogrodu, to na poboczach są reklamówki wyrzucane z samochodów chyba, nie? Właściwie drogi się tylko zainteresuje, bo to takie drobne śmieci, no ale są niestety, w pecu bardzo. Macie państwo pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, zamykam punkt 6. Przystępujemy do punktu 7. Likwidacja szkół na terenie gminy Tomasza Kowalskiego. Proszę bardzo pana wójta, przedstawienie tematu. Szanowni Państwo, temat reorganizacji szkół na terenie gminy Tomaszów Lubelski jest chyba wszystkim nam znany. Wszyscy wiemy, dlaczego to jest robione. Ja może dzisiaj już skrótowo, nie będę oczywiście szczegółowo omawiał sytuacji demograficznej i finansowej poszczególnych szkół, ale ogólnie w odniesieniu do terenu całej gminy i do wszystkich szkół przedstawię pokrótce historię, jak to sprawa się z tym przedstawiała, proszę Państwa, i później oczywiście, jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, czy ze strony radnych, czy ze strony rodziców, to będziemy w miarę możliwości odpowiadali, zresztą jest Pani kierownik Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół i myślę, że na wszystkie pytania Państwu odpowiemy. Więc proszę Państwa, kolejny raz podchodzimy do tematu reorganizacji szkół na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Nie tylko na terenie gminy, bo sprawa dotyczy, powiem, całej Polski.
jest niż demograficzny, dotyka to również naszą gminę. W 2006 roku mieliśmy 920 uczniów, tak w zaokrągleniu. W roku szkolnym 2013-2014 mamy 600 uczniów, więc spadek przez te lata o 1/3, więc to wymusza reorganizację sieci szkolnej, proszę Państwa. Zostały podjęte, tak jak przed chwilą przedstawiałem, z realizacji uchwał poprzedniej sesji, zostały podjęte uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji poszczególnych szkół, proszę Państwa. Po podjęciu tych uchwał ja odbyłem spotkania, zresztą radni uczestniczyli w tych spotkaniach we wszystkich miejscowościach, tam gdzie dotyczyła reforma czy zamiar likwidacji szkół, mianowicie Szarowola, Ulów, Pasieki, Roguźno, Typin i tyle, proszę Państwa. Na pewno, jeżeli chodzi o tą reformę, tak jak powiedziałem, to kolejny raz do tego podchodzimy. Pierwsze moja propozycja była taka, żeby na terenie gminy zostawić dwie szkoły, największe, geograficznie położone po jednej, po drugiej stronie miasta. Dotyczyło to Zespołu Szkół Publicznych Płaszczówka i Podgorce. Na szczeblu gminy powołać stowarzyszenie takie centralne, tutaj może źle powiedziałem, że gminne, bo to nie może być stowarzyszenie gminne, ale na szczeblu gminy to stowarzyszenie mogłoby prowadzić wszystkie szkoły, te, które funkcjonowały do tej pory jako szkoły samorządowe. No, ta koncepcja upadła, była propozycja Komisji Rady Gminy, żeby zostawić jedną szkołę. Na pytanie, którą, no, nie otrzymałem odpowiedzi. W dalszych etapach, bo dyskusja była bardzo taka rzeczowa, konkretnie wiele razy spotykaliśmy się, więc padła propozycja, żeby przyjąć liczbę uczniów w szkole, mianowicie 100 uczniów. Jeżeli szkoła nie ma mniej niż 100 uczniów, to podlega reorganizacji, jeżeli ma więcej niż 100 uczniów, zostaje nadal szkołą stowarzyszeniową. I tym, przepraszam, szkołą samorządową, publiczną, gminną. I w tym kierunku poszły nasze prace. Tak jak powiedziałem, na ostatniej sesji podjęte zostały uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół Publicznych w Szarowoli, bo tam był zespół szkół podstawówka gimnazjum, i postawienie w stan likwidacji szkół, tak jak powiedziałem, w Ulowie, w Typinie, w Roguźnie i w Pasieku. Oczywiście w Szarowoli też. Na spotkaniach wyjaśniałem, na czym to polega, bo nie chodzi o fizyczną likwidację szkoły, tylko chodzi o przekształcenie szkoły samorządowej, szkoły publicznej w szkołę stowarzyszeniową. Z tego, co wiem, co mówili rodzice czy nauczyciele w poszczególnych tych miejscowościach, proszę Państwa, powstawały stowarzyszenia, bo też była koncepcja, żeby nie tworzyć jednego stowarzyszenia na terenie gminy, tylko po prostu lokalne stowarzyszenia, żeby powstały i te szkoły przejęły. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o prowadzenie szkół stowarzyszeniowych, mamy pewne doświadczenia na terenie gminy, bo od 2 lat funkcjonują szkoły stowarzyszeniowe prowadzone przez stowarzyszenia w Jezierni, w Przeorsku i w Justynówce. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, o inne sprawy, dotyczące oczywiście tematu reformy szkoły, 18 marca 2014 roku odbył się konwent burmistrzów, wójtów województwa lubelskiego. Była tam, to był w Świdniku, tam nam prezentowano prowadzenie zajęć szkolnych w oparciu o metodę Montessori. Była taka pani pedagog, która wprowadziła taką metodę nauczania w Świdniku. Tą metodą są uczone dzieci w szkole podstawowej, szczególnie w tych oddziałach 1-3. Wystąpienie kuratora stwierdził, że w całym województwie lubelskim spada liczba uczniów, są przekształcane szkoły, są likwidowane. Takim klasycznym, właściwie takim wyraźnym przykładem na terenie naszego województwa, o którym było głośno w mediach, to była gmina Hanna, gdzie wszystkie szkoły zostały przekazane pod prowadzenie stowarzyszeniom. Rozmawiałem z panią wójt, oczywiście są efekty wymierne tego, nie czas teraz i miejsce na rozwijanie tego tematu, ale po prostu funkcjonują szkoły prawidłowo. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o prowadzenie tych szkół przez stowarzyszenia, na pewno by nam to pozwoliło
zaoszczędzić pewne środki finansowe, zabezpieczyć naukę na takim poziomie, jaki wymaga kuratorium, bo nauka w szkołach stowarzyszeniowych czy w szkołach publicznych odbywa się w oparciu o te same programy nauczania, o tak zwany ten ramowy program nauczania, który musi być zabezpieczony, to minimum podstawowe dzieci muszą mieć załatwione. Proszę Państwa, i tyle. Tak się składa, że w ostatniej wspólnocie, jest to takie czasopismo samorządowe, ukazał się artykuł, gdzie jest opublikowana analiza, już taka Instytutu Badań nad Oświatą, za ostatnie 5 lat w Polsce zlikwidowano około 1000 szkół. Ponad 500 szkół przekazano pod prowadzenie stowarzyszeniom, proszę Państwa. No tak to wychodzi. No, jest. Zresztą może tutaj nie miejsce i nie czas, ale nawet wczoraj ten niż demograficzny nas dotyka, no wczoraj nawet w tym słynnym serialu po 20 też podjęto jakieś działania, które by ten no, przyrost naturalny podniósł. No taka jest sytuacja, nie inna, proszę Państwa. I w tej chwili finansowo gmina Tomaszów Lubelski nie będzie mogła dalej w takiej sytuacji po prostu funkcjonować. Musimy te szkoły przekształcić w szkoły stowarzyszeniowe. Proszę Państwa, i miał tyle, jeżeli byłyby pytania, czy ze strony Państwa radnych, czy ze strony Państwa tutaj, to będę w stanie, będziemy odpowiadać. Tyle w tym temacie. Proszę może o opinię przewodniczącego połączonych komisji dotyczących szkół. Połączone komisje negatywnie zaopiniowały przedłożone projekty. Dziękuję bardzo. Jestem w dyskusja. Proszę bardzo, z Państwa radnych chcę zabrać głos w tym temacie. Czy Państwo rodzice, czy nauczyciele, no, czy dyrektor? Proszę bardzo. Pracujemy teraz, proszę Państwa, w oparciu o uchwały intencyjne, które podjęliśmy miesiąc temu, dotyczące zamiaru likwidacji. W tej chwili jest to, tak się to nazywa, likwidacja. Mamy na myśli przekształcenie szkół w szkoły stowarzyszenia. Czy macie Państwo jakieś uwagi? Pan radny Sonia, proszę bardzo. Jeśli by to było możliwe, odpowiedzieć teraz na takie pytanie, jakie konsekwencje pociągały, zwłaszcza finansowe, dla przyszłego, najbliższego budżetu roku finansowego, pociągnie taki lub inny wynik głosowania. Bo dobrze byłoby wprost powiedzieć, co prawda nie jest to możliwe, żeby w szczegółach zaręczyć, ponieważ to jest przyszłość jednak, ale pewne rzeczy można wyliczyć i szacunkowo przynajmniej ocenić. Dziękuję bardzo. Czy Pan wójt odpowie na to pytanie? No myślę, że tam jest. Proszę Państwa, ja to przedstawiałem na poprzednie, tak mówiłem, że ogólnie powiem już o tych sprawach dotyczących reformy oświaty, mianowicie tutaj mogę przedstawić, jak się sytuacja finansowa przedstawia. Proszę Państwa, tak pamiętamy wszyscy, w roku ubiegłym, czy w drugim półroczu, pod koniec roku, gmina Tomaszów Lubelski wyemitowała obligacje. Na czym to polega? Polegało to na tym, że zostały zaciągnięte kredyty, dlatego że trzeba było realizować inwestycje w latach poprzednich, bo były do wykorzystania środki budżetowe. Trzeba było dokładać do oświaty, no bo subwencji nam nie wystarczało, zaciągaliśmy na to kredyty. Przyszedł czas spłaty kredytów i w roku bieżącym mieliśmy do spłacenia kredytów 3 miliony 357 tysięcy złotych. W związku z tym, że w tamtym roku gmina wyemitowała obligacje, więc tymi obligacjami spłacono kredyty i na rok bieżący, 2014, nam zostało do spłaty tylko 60 tysięcy kredytów. Dzięki obligacjom uwolnionych zostało ponad 3 miliony 200 tysięcy środków, te, które musieliśmy wydać na oświatę, przepraszam, na spłatę kredytów. W związku z tym ten rok 2014 na pewno zamkniemy 0 w 0, dlatego że to nam nie było spłaty tych 3 milionów kredytów. W roku 2015 mamy do spłacenia już 1 100 tysięcy obligacji, bo obligacje już trzeba wykupywać, bo to jest tak zwany wykup. I tutaj już niestety nie ma możliwości odroczenia tego i tak dalej. To tą kwotę 1 100 tysięcy musimy wkomponować do przyszłorocznego budżetu gminy. Biorąc pod uwagę wydatki, bo mniej więcej mamy wydatki na oświatę na ten rok szkolny 2013-2014, to będziemy musieli dołożyć do oświaty to znaczne kwoty, więc obawiam się, że możemy
nie uchwalić budżetu, czy nie spiąć budżetu, to się tak brzydko mówi, na 2015 rok. Tym bardziej, że wieloletnia prognoza finansowa jeszcze gorzej będzie miała to do uchwalenia, dlatego że to dotyczy dłuższego czasu, bo wieloletnia prognoza finansowa dotyczy 5 lat i nie wiem, czy damy to radę zrobić. Nie chciałbym tutaj krakać, ale sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana pod względem finansowym. Tym bardziej, proszę Państwa, że to, co mówiłem na spotkaniach, na komisjach i chyba na poprzedniej, nowelizacja ustawy o finansach publicznych zabrania gminom zaciągania kredytów na wydatki bieżące. Gmina może tylko zaciągać kredyty na inwestycje, natomiast na wydatki bieżące nie. I tutaj może nastąpić dziura budżetowa. Jeszcze dopytam tylko, żeby jakby można było skorzystać z... Nas także interesują inwestycje, naszych mieszkańców w różnych miejscowościach, bo są plany. I teraz chciałbym spytać, jaki wpływ będzie miało nasze głosowanie na te inwestycje, na które się już troszkę łakomimy. Proszę Państwa, powiem tak, uchwalenie budżetu to jest jedno, inwestycje to jest drugie, bo budżet składa się z dwóch zasadniczych części. Są wydatki obligatoryjne, te, które muszą być, i wydatki fakultatywne, te, które mogą być, a nie muszą być. I muszą być, proszę Państwa, musi funkcjonować administracja, musi funkcjonować oświata, musi funkcjonować opieka społeczna. Koniec, tyle. Bo i to musi być, bo bez tego nie wiem. Natomiast inwestycje mogą być, nie muszą, więc pierwsze lecą, wycinane są inwestycje, proszę Państwa. My w tej chwili przygotowujemy oczywiście front robót, bo rozdanie 2014-2020 jest tuż na tym konwencie, o którym wspominałem wcześniej, wójtów, burmistrzów w Świdniku. Był dyrektor Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, więc przedstawił już strategię rozwoju województwa lubelskiego, już podział środków. Oczywiście to jeszcze będzie podlegało pewnym konsultacjom, ale pewne środki finansowe już zostały niejako zaszufladkowane na poszczególne dziedziny inwestycji w naszym terenie, w naszym województwie oczywiście. Trochę byśmy z tego sobie mogli pozyskać, bo i wodociągi, kanalizacje, infrastruktura, ta między innymi szerokopasmowy internet i tak dalej, bo na to idzie, na informatykę, na tę gospodarkę innowacyjną, na pewno na to byśmy mogli pozyskać. Ale przy udziale środków własnych, bo tutaj nie ma żadnej, proszę Państwa, inwestycji, czy żadnego dofinansowania, bo inaczej, ze strony funduszy europejskich, jeżeli nie ma wkładu własnego. Ten wkład różnie, 15, 25%, 40% przy budowie dróg, oczywiście Narodowy Program Budowy Dróg to nie są środki Unii Europejskiej, to są środki naszego rządu, ale tam jest 50-50, to co droga w Tytinie, cośmy złożyli ten wniosek. Tak, ale musi być wkład własny, a nie może zabrakować pieniędzy. Nie wiem, czy jasno wytłumaczyłem. Dziękuję bardzo. Pytania, uwagi do tego punktu. Na temat oświaty, to radni tej kadencji wiedzą, najlepiej chyba. Ile co, jak, w której szkole, ilu uczniów, jaka jest sytuacja. Czy są jakieś uwagi? Czy Państwo macie jakieś pytanie do rady, do Pana Wójta? Proszę bardzo. Proszę wstać, dobrze? Tak, dziura jeszcze. My rodzice dzieci ze szkoły podstawowej w Roguzie sprzeciwiamy się zamknięciu naszej szkoły, ponieważ koszt utrzymania ucznia i dziecka w naszej szkole jest najmniejszy ze wszystkich szkół na terenie gminy. Koszt miesięczny utrzymania ucznia w naszej szkole to jest 738 zł, a koszt utrzymania ucznia w stowarzyszeniu to jest 884 zł. Liczba uczniów w naszej szkole wynosi 29 dzieci i jest najwyższa spośród wszystkich szkół. Ewidencja dzieci w przyszłym rocznikach ma tendencję wzrostową. Miejscowość jest rozwojowa. Osiedla się tutaj coraz więcej młodych małżeństw. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają 4, 5, 6-latki, co wynosi wymierne oszczędności, gdyż nie funkcjonuje dodatkowo oddział 3-4-latków. Do szkoły uczęszczają tylko małe dzieci, których edukacja powinna przebiegać
jak najbliżej miejsca zamieszkania. Należy im zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Szkoła nasza to gwarantuje. Szkoła znajduje się w nowym budynku, który nie wymaga remontów i jest ekonomiczny w utrzymaniu. W koszt szkoły wliczane są również wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej. Woźna zatrudniona jest na jedną i drugą etatu. Utrzymuje porządek nie tylko w szkole, ale także w świetlicy i otoczeniu. My, rodzice i nauczyciele, wkładamy bardzo dużo pracy, wysiłku, zaangażowania, a nawet środków finansowych w wyposażenie szkoły i zagospodarowanie jej otoczenia. W przypadku zamknięcia szkoły Urząd Gminy będzie nadal zobowiązany do utrzymania budynku świetlicy wiejskiej i jej otoczeniu. 17 lutego 2014 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie wydało negatywną opinię w sprawie zamknięcia naszej placówki. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym kryterium przemawiającym za reorganizacją sieci szkół w gminie są względy ekonomiczne, szkoła nasza, która generuje najniższy koszt utrzymania, powinna nadal funkcjonować jako placówka publiczna. Odwołując się do wcześniejszych przytoczonych argumentów, decyzja o zamknięciu szkoły w naszej ocenie będzie naprawdę krzywdząca dla nas i dla naszych dzieci. Prosimy więc Szanowną Radę Gminy o pozostawienie naszej szkoły. Głos Pani Przewodniczącej Rodziców poprzedził moje wystąpienie. Ja oczywiście apeluję do radnych. Jeżeli mówimy o ekonomii, wiemy, że coś trzeba robić z funduszami gminy. Gminę trzeba ratować, jak my to mówimy. Natomiast nie kosztem szkoły, która przynosi najmniej strat i jest bardzo prorozwojowa. Kto potrafi, niech liczy. Kto chce, niech liczy, czy opłaca się nam zamykać, przekształcać szkołę, która jest najtańszą szkołą w naszej gminie. Dziękuję. Chciałbym zaapelować w imieniu rodziców w mojej miejscowości, aby gimnazjum w Szarowoli nie zamykano, nie przekształcano, dlatego że subwencje pójdą do Tomaszowa. Blisko 200 tysięcy pójdzie do szkoły numer 2, a korzyści dla gminy na chwilę obecną nie będzie, ani oszczędności. Natomiast może dojść jeszcze w gminie dowóz nielicznych uczniów do szkoły samorządowej, bo nie wszystkich rodziców stać i dowozić na własny koszt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Krawczyk. Ja też chciałem zapelować Panie Przewodniczący, w imieniu rodziców, jako rodzic tak samo radny chciałbym zapytać, jak można było to samo się. My rodzice, uczniów i mieszkańcy wsi Typin zaniepokojeni podjętą decyzją o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Typinie. Zwracamy się z prośbą do Państwa radnych o powstrzymanie się od tego działania. Równoważenie budżetu gminy nie może odbywać się tylko kosztem likwidacji szkół, kosztem dzieci. My też, podobnie jak mieszkańcy innych miejscowości z terenu gminy, chcemy mieć swoją szkołę. Rozwój i wykształcenie dzieci powinni być najważniejszym zadaniem nie tylko rodziców, lecz również państwa, które przekazało ten obowiązek władzom samorządowym bez zapewnienia odpowiednich środków na ten cel. Wkład społeczny pracy naszych rodziców i dziadków nie pozwala nam przejść obojętnie wobec zmiaru likwidacji szkoły, która poza swoją funkcją dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą odgrywa w naszym środowisku też ważną rolę. Rolę kulturową. Szkoła w naszej miejscowości jest środkiem kulturalnym, wzmacniającym więzi społeczne, wokół którego koncentruje się życie mieszkańców. Różne uroczystości, imprezy organizowane w szkole i przez szkołę, w których uczestniczą całe rodziny, scalają naszą lokalną społeczność. My i nasze dzieci i tak mamy utrudniony dostęp do dóbr ze względu na położenie geograficzne i sytuację materialną. Więc nie pozbawiajcie nas chociaż szkoły, miejsca spotkań naszej społeczności. Szkoła jest położona w sporej odległości od ulicy, co sprzyja bezpieczeństwu uczniów. Dzieci uczą się w przestronnych salach, mają do dyspozycji duże boisko. Stanowisko swoje uzasadniamy też tym, iż nie wyobrażamy sobie, by nasze dzieci zmuszone były do dojeżdżania do szkoły w innej miejscowości. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci z kolonii Typin, których odległość od miejsca zamieszkania do szkoły jest
większa, a w okresie jesienno-zimowym dojazd jest bardzo utrudniony. Dzieci te w przypadku konieczności dojazdu do innej szkoły spędzałyby większość dnia dalej od domu. Poza tym mamy negatywne doświadczenie związane z dojeżdżaniem naszych dzieci do innych szkół. Chcielibyśmy, aby nadal organem prowadzącym szkołą była Rada Gminy, ponieważ przekazanie szkoły stowarzyszeniu nie mającemu w tym zakresie doświadczenia nie jest dla dzieci korzystne. Uważamy, że stowarzyszenie nie są tu dobrym rozwiązaniem, jeśli to tylko przerzucenie odpowiedzialności za szkołę na inny podmiot. Obawiamy się, że w naszej miejscowości takie stowarzyszenie nie da rady utrzymać szkołę bez pomocy ze strony gminy. Szkoła to szczególna instytucja, w której najważniejsze ma być dziecko i jego potrzeby. To szkoła ma być dla dzieci, a nie odwrotnie, dzieci dla szkoły. Liczone subwencje nie uwzględniają potrzeb środowisk wiejskich. Szanowni Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jesteście odpowiedzialni przed społeczeństwem za tworzenie odpowiednich warunków do nauki dzieci i rozwoju wszystkich miejscowości na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Czy podejmując uchwałę o likwidacji szkół można pominąć najważniejszą sprawę, jaką jest dobro dziecka? Mamy nadzieję, że prośba nasza spotka się z Państwem zrozumieniem i szkoła będzie dalej służyć dzieciom i następnym pokoleniom, a także stanowić ośrodek integracji lokalnej społeczności. Dziękuję. Proszę bardzo. Prosimy też coś dodać od nas. My rodzice ze szkoły podstawowej z Urowa prosimy radnych. Zwracamy się do Państwa radnych z serdeczną prośbą. Jako rodzice samorząd wiejski Urowa i cała wieś Urów jesteśmy głęboko zaniepokojeni podjętymi przez władze gminy działaniami dotyczącymi likwidacji szkoły podstawowej w Urowie. Bardzo prosimy, niech szanowni radni nie pozwolą zamknąć naszej szkoły. Zwracamy się z prośbą, nie przykładajcie ręki do niszczenia. Nasza szkoła to jedyny ośrodek kulturotwórczy całej miejscowości. To tutaj skupia się życie społeczne naszej wsi. Nasza szkoła powstała w bardzo trudnym okresie historycznym po wojnie. Ludzie, nie mając nawet swoich domów, budowali szkołę, bo dbali o swoje dzieci. Do tej szkoły chodzili nasi dziadkowie, rodzice i my. W innych miejscowościach gminy są szkoły, biblioteki, hale i orliki. Na te inwestycje w minionych latach wydatkowano wielkie pieniądze ze wspólnej kasy gminy. Do Ulowa nie były przeznaczone na podobne cele żadne fundusze. U nas rolę świetlicy nie tylko pełniła dotychczas szkoła. Mamy społeczne poczucie wielkiej krzywdy i niesprawiedliwości z tego powodu. Likwidując szkołę, likwidowane są podstawy rozwoju naszej społeczności. Decyzja Państwa będzie ostateczna. Nie możemy liczyć się, że szkołę przejmie stowarzyszenie, bo oficjalnie mówi się, że u nas nie ma ono szansy na przetrwanie. Radni gminy Tomaszów Lubelski, zwracamy się do Was z wiarą, że los naszych dzieci nie pozostanie dla Was obojętny. Przecież każdy, kto jest rodzicem lub dziadkiem, zrozumie nasz autentyczny strach o bezpieczeństwo naszych dzieci. To w Pańskich rękach jest wielka odpowiedzialność za ich zdrowie i życie. Przecież odrywając małe dzieci od lokalnego środowiska, naraża się na szereg niebezpieczeństw. Nie wyobrażamy sobie, aby nasze dzieci musiały pokonywać codziennie odległość, jaka została dla nich przewidziana. Przecież zdajecie sobie Państwo sprawę, że to nie są 2 czy 3 czy nawet 10 kilometrów. Zdajecie sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z dowożeniem i oczekiwaniem na przystankach, z zagrożeń wynikających z wieloskupiskowych środowisk szkolnych czy chuligaństwa, przemocy, nikotyzmu, narkotyków, na które dzieci w tym wieku są najbardziej narażone. U nas dzieci w tym względzie są całkowicie bezpieczne. Czy jesteście Państwo gotowi wziąć na siebie taką odpowiedzialność? Czy tylko działając przeciw dzieciom można szukać oszczędności? Czy to jest ludzkie i humanitarne? Prosimy Was, radnych, nie narażajcie je na niebezpieczeństwa. Chrońcie je. Zrozumcie nas strach i obawy. Szanowni Państwo radni, jesteście odpowiedzialni przed społeczeństwem za tworzenie warunków rozwoju dzieci w naszej miejscowości. Czy podejmując uchwałę o likwidacji szkół, naprawdę kierujecie się dobrem dziecka? Czy tak ważne sprawy można podporządkować tylko sprawom finansowym? Edukacja i wychowanie zawsze kosztowały i muszą kosztować zarówno nas, rodziców, jak i całe społeczeństwo. Niech Państwo spróbują nas zrozumieć w naszych lękach związanych z troską o nasze dzieci. Wam, radnym, z
społeczeństwo powierzyło odpowiedzialność za dbanie o dobro nas wszystkich, a o dzieci szczególnie. O, przepraszam bardzo, bo już nie mogę. Ale naprawdę, jestem mamą właśnie dziecka i tak jak sobie pomyślę, że właśnie za rok pójdzie do szkoły, będzie musiało te pokonywać 20 km, no to zdajecie sobie Państwo sprawę, że to nie jest łatwe. Nie każdy ma prawo jazdy czy samochód, żeby wsiąść i pojechać, jeżeli coś się stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Piernik. Tutaj jest rodzica, to znaczy przeczytała jedna z rodziców, ale chciałem jeszcze dodać, że prosić o radnych, żeby nie likwidowali, dlatego że rodzice się martwią o te najmłodsze dzieci, a najbardziej o te, które potrzebują szczególnej opieki, bo takie też są. Dziękuję. Ktoś z Państwa radnych zabrał głos jeszcze? Pani radna Jukowska, proszę bardzo. W imieniu rodziców swoim i nauczycieli zwracam się do radnych. Pozostawienie naszej szkoły. Ja wiem, że każdego boli, że będzie oddana nowy budynek szkoły, będzie oddany, dzieci przejdą we wrześniu do nowej szkoły, ale ten budynek będzie pusty. Meble, to, te stoliki się nie nadają ze starej szkoły do przeniesienia do nowej szkoły. Z gminy jest obiecane parę złotych na zakup wyposażenia, tam jest 20 tysięcy, ale to jest kropla w morzu. Także zwracam się do Państwa radnych o pozostawienie szkoły w imieniu rodziców, moim i nauczycieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Nazywam się Ewa Prowola, reprezentuję szkołę podstawową w Pasiekach. Ja a propos właśnie tej myśli Pani radnej naszej odnośnie wyposażenia szkoły. Chciałam tutaj Państwu radnym, Panu Wójtowi przedstawić, iż na stronie ministerialnej ukazały się komunikaty takie, że można wyposażyć szkołę chyba dostatnio albo w całości, czyli nowo oddany budynek, jeśli zostaje oddany, ministerstwo ma taką możliwość wyposażenia go. Kładki, tablice i tym podobne rzeczy. Także mamy ostatnią chyba szansę, ponieważ 2 lata była przerwa. Ostatnio to szkoła w Roguźnie otrzymała takie wyposażenie. Nie było przez 2 lata takich dofinansowań i ukazało się znowu na stronie, więc możemy wykorzystać tą szansę, jeśli zamkniecie tą szkołę. Niestety nie wykorzystamy jej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Janna Wolska, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tu Pan Wójt obiecuje nam, że szkoły stowarzyszeniowe przynoszą wielkie oszczędności, ale mamy już takowe 3 na terenie gminy i jeszcze nie usłyszeliśmy, jakie to oszczędności wielkie poczyniły te szkoły. Krąży się wokół tematu, ale jakichś takich, prawda, finansowych kwot nikt nie podaje. Ja prześledziłam raporty NIK-u w kontrolowanych 13 gminach, w których powstały szkoły stowarzyszeniowe i niestety tylko 3 gminy poczyniły oszczędności, 10 żadnych oszczędności nie poczyniły. Czyli też opowiadam się za tym, żeby Państwo radni naprawdę wzięli do serca sobie dobro dzieci, dobro rodziców, no i nauczycieli, bo ja przede wszystkim staję w obronie nauczycieli, żeby godnie jakoś dopracować. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, myśmy mieli zestawienie kosztów szkół stowarzyszeniowych. Może to nie były oszczędności, ale zestawienie prowadzenia tych szkół. Wszyscy radni mają te dokumenty i dane dotyczące tych naszych szkół stowarzyszeniowych. Także to nie było tak skazane ściśle, załóżmy jakie oszczędności, ile kosztowały nas te szkoły. To na pewno radni mają te informacje. Czy ktoś z Państwa zaraz jeszcze pytał? Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pan Piasecki. Dziękuję bardzo. Państwo radni mnie znają, już nie chcę przedłużać, nie chcę już czytać z karty, bo dużo się wyczytałem. Chcę jeszcze raz do Was zaapelować. Szczególnie o to chodzi z Stypina, pochodzę, ale z Paramy tak zwanej. O te dzieci tam z Paramy, a jest ich 10. Chciałbym zaapelować, żebyście Państwo jeszcze raz w swoich sumieniach własnych to przeanalizowali i podjęli, myślę, właściwą decyzję. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Ja zapewniam pan, że tego typu petycje otrzymali wszyscy radni i odnośnie, poczytałem tylko niektóre, ale myśmy otrzymali z każdej miejscowości, takie apele i prośby. Ja przedstawiałem, na przykład pan wójt też otrzymał takie apele, także to nie, wszystkie apele są utrzymane w podobnym tonie właśnie. Czy ktoś z państwa chce zadać jeszcze? Jeżeli nie, Szanowni Państwo, no, chcę się odnieść krótko oczywiście do poszczególnych wystąpień Państwa. Nie będę oceniał, ale będę musiał prostować niektóre rzeczy. Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan Przewodniczący, wszystkie z każdej szkoły, z każdego środowiska dostaliśmy petycje, które mniej więcej zawierają takie same przesłanki, jak dzisiaj tu Państwa wystąpienia. Natomiast i w Państwa wystąpieniach, i na tych spotkaniach, nie wiem, wydaje mi się, że ja mówię jasno, klarownie, natomiast nie dociera do Państwa jeden fakt, że te szkoły nie zostaną zlikwidowane, tylko będą przekształcone w szkoły stowarzyszeniowe. I takie szkoły funkcjonują na terenie gminy, takie szkoły funkcjonują na terenie powiatu, takie szkoły funkcjonują na terenie województwa i całego kraju, proszę Państwa, bo mam tutaj już, nie będę cytował, proszę, ale jest wspólnota, gazeta samorządowa, która wyraźnie pisze po tym raporcie, to minutę potrwa, ile naprawdę zamknięto szkół. I tak, przez 5 lat objętych analizą, oprócz zamykania placówek, dochodziło też do zmiany organu prowadzącego szkołę. Wydarzyło się to w przypadku ponad 500 szkół. Najczęściej gminy przekazywały szkoły podstawowe stowarzyszeniom. Eksperci instytutu wskazują, że w ostatnich latach przekazywanie szkół gminnych stało się równie częste, co decyzje o zamknięciu. I proszę Państwa, tutaj my mówimy o przekazaniu szkół stowarzyszeniom. Szkoły będą funkcjonowały. Kolejny raz mogę przypomnieć, bo twierdzicie Państwo, że tam oficjalnie w Ulowie nie może funkcjonować stowarzyszenie. Proszę Państwa, była u nas w gminie, byli przedstawiciele Akademii Umiejętności z Lublina i ta instytucja, która ma powiązania z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, przejęła prowadzenie szkół stowarzyszeniowych, to stowarzyszenie w tej gminie Hanna. I 13-osobowa szkoła funkcjonuje, proszę Państwa. 13 uczniów chodzi i funkcjonuje. Byli z Nowego Sącza przedstawiciele, tylko tutaj chodziło nie o przekazanie szkoły bez likwidacji. Nas to nie bardzo interesuje, proszę Państwa, bo oni inne metody stosują. Także tutaj, wiecie Państwo, niekoniecznie inne stowarzyszenia pytają o to, czy będą przekształcane szkoły, bo chcą przeprowadzić stowarzyszenia, proszę Państwa. Także tutaj, jak powiedziałem, gmina nie ma zamiaru likwidacji fizycznej szkoły, tylko likwidację na papierze i w to miejsce postawienie szkoły stowarzyszeniowej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o oszczędności, to my do tych szkół stowarzyszeniowych, które w Jezierni, w Przeorsku i w Justynówce dokładaliśmy 100% subwencji, bo drugie tyle subwencji, nawet więcej dokładamy do funkcjonowania szkół. Natomiast tutaj tylko dokładamy do 20% i to są oszczędności, proszę Państwa. Tak samo jak mówi się, że gmina chce zrzucić, tutaj padło taki zarzut, czy takie stwierdzenie, że gmina chce zrzucić odpowiedzialność za szkoły innemu podmiotowi. Proszę Państwa, gdyby nawet gmina chciała to zrobić, nie może, dlatego że w Konstytucji Rzeczypospolitej jest zapisane, że oświata jest zadaniem własnym gminy i stowarzyszenie odchodzi, gmina się dalej zajmuje tymi uczniami, dalej musi prowadzić szkołę. Tutaj nie ma mowy o odpowiedzialności, tylko tutaj jest mowa o poszukaniu tańszego sposobu prowadzenia szkoły. Ja sobie zdaję sprawę z tego, tutaj mówiłem wcześniej, nie chciałem tego tematu poruszyć, ale proszę Państwa, no przepraszam tutaj nauczycieli, no oszczędności są na płacach nauczycielskich, bo płacę nauczyciela z karty i płacę nauczyciela z kodeksu pracy są zupełnie inne i tutaj no niestety, ale tutaj są te oszczędności. Proszę Państwa, że Orliki budowano, że ze wspólnej kasy hale sportowe, proszę Państwa, tak, na pewno wkład własny żeśmy dokładali, ale zarówno na Orlik, jak i na halę sportową w Podchorcach dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na wielofunkcyjne boisko Orlik i z Ministerstwa Sportu na halę sportową w Podchorcach, a wykorzystaliśmy moment, dlatego że pojawił się taka szansa, że
ta gmina, która nie ma hali sportowej, może ubiegać się i dostanie pieniądze. I myśmy dlatego zaczęli budować halę, bo własnymi siłami byśmy tego nie zrobili. Na terenie gminy nie było żadnej hali. I proszę Państwa, wybudowana hala, no i trochę jest źle, po co ona została wybudowana? Proszę Państwa, no trzeba przyjąć jakąś jedną strategię rozwoju, no idziemy do przodu. Tutaj do Pani Dyrektor Spasiek. Proszę Pani, wiemy o tym, o tej stronie internetowej. Podstawowym warunkiem, żeby uzyskać wyposażenie do szkoły, to jest protokół, decyzja o użytkowaniu budynku. Musi być zakończony proces budowy, musi być odbiór techniczny, muszą przyjechać służby, straż, sanepid, nadzór budowlany itd. I nadzór budowlany wydaje decyzję o możliwości użytkowania budynku. I wtedy, mając tą decyzję, możemy wystąpić do ministerstwa o doposażenie szkoły. I tak to będzie. I proszę Państwa, nie ma znaczenia, czy to będzie szkoła stowarzyszeniowa, czy to będzie szkoła samorządowa, publiczna. Jedne i drugie szkoły są jednakowo traktowane przez ministerstwo, bo na tym powracam jeszcze raz do tego konwentu, bo był poświęcony przede wszystkim oświacie i była pani dyrektor Departamentu Ekonomicznego, ta, która, proszę Państwa, wylicza subwencje i tak dalej. I też powiedziała tutaj na marginesie, mówię, że dyrektorzy nie umieją szukać pieniędzy w subwencji. Troszkę zaczęliśmy się z tego tytułu tak uśmiechać pod wąsem, wójtowie, burmistrzowie, no bo proszę Państwa, jeżeli już my wszyscy mamy wydzierać pieniądze, te, które nam się należą, to coś jest nie tak, wiadoma sprawa, że tego też jest. Także proszę Państwa, tutaj jeszcze raz podkreślam, tu nie chodzi, proszę Państwa, o likwidację fizyczną szkoły, tu chodzi o przekształcenie szkoły podmiotowi, takiemu podmiotowi, który będzie tańszy w prowadzeniu tej szkoły. Także tutaj, jeżeli chodzi o raporty NIK-u, proszę Państwa, na pewno tak. Nawet mamy w tej chwili, była kontrola NIK-u w jakiejś gminie i tak jak u nas przekazywanie szkoły samorządowej w szkołę stowarzyszeniową. Z dniem 15 sierpnia, no bo to już kończy się z dniem 15 sierpnia. NIK przyjechał, bo nie jest wielki błąd, dlatego że 1 września powinien być przekazany protokół. Jakie to ma znaczenie fizyczne? No proszę Państwa, 1 września to jest początek roku. Biorąc taki na logikę, można było 15 sierpnia sporządzić protokół, przekazać i od 1 września rusza szkoła. Także tutaj no, na pewno nie mam nic przeciwko Najwyższej Izby Kontroli, ale oni bardzo specyficznie to kontrolują. Zresztą, proszę Państwa, była dyskusja w Szarowoli, też tam były zastrzeżenia co do szkoły stowarzyszeniowej. Wstała pani w Szarowoli na zebraniu, tak było, powiedziała, że pracuje w szkole stowarzyszeniowej i normalnie realizują taki program jak tego. Proszę Państwa, podkreślam jeszcze raz, gmina prowadzi nadzór ekonomiczno-finansowy nad szkołami. Nie prowadzi nadzoru dydaktyczno-wychowawczego, pedagogicznego i ja nigdy nie będę oceniał, proszę Państwa, pracy nauczycieli, czy w szkole stowarzyszeniowej, czy w szkole samorządowej. Od tego jest kuratorium i są inspektorzy, którzy przyjeżdżają na kontrolę i tak dalej. Ja tylko mogę powiedzieć na podstawie statystyki, ilu mamy nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, nauczyciele są przygotowani do pracy, pracują w porządku, natomiast resztę, czy to on dobrze realizuje program, czy nie, to nie jest moja sprawa. Jeszcze raz, proszę Państwa, na koniec podkreślam, że tu nie chodzi o fizyczną likwidację szkoły, tylko tu chodzi o przekształcenie w szkoły samorządowe. I proszę Państwa, jeżeli tak zostanie, na pewno wszystkie szkoły będą prowadzone przez stowarzyszenie. Jeżeli nie przez lokalne, to na pewno inne stowarzyszenie się pojawi i będzie, proszę Państwa, ta szkoła będzie prowadzona. Tak samo jak wcześniej mówiłem na temat oszczędności. Szuka się oszczędności tam, proszę Państwa, gdzie najwięcej się obraca się największymi kwotami, proszę Państwa. Tak samo oszczędzamy w opiece społecznej, tak samo oszczędzamy w zespole ekonomicznym, chociaż tych projektów jest złożone chyba z 8, czy 12 i też to trzeba rozliczać, bo są bardzo formalne. Zresztą dyrektorzy wiedzą, jak to jest z rozliczaniem projektów i też tam ludzie mają pracę. Redukujemy zatrudnienie naturalnie oczywiście i w urzędzie, dlatego że jeżeli ktoś odchodzi, bierzemy pracowników z innych jednostek organizacyjnych naszej gminy, a nie przyjmujemy ludzi z zewnątrz. Także te oszczędności są, tylko one po prostu proporcjonalnie do ilości wydatkowanych środków. To proszę Państwa, niestety nie tylko w naszej gminie, ale w innych gminach zawsze najwięcej środków finansowych przeznaczane jest na oświatę, w drugiej kolejności na opiekę społeczną, w trzecim na administrację. To są takie po prostu trzy wielkości środków. I tyle, i te środki muszą być wydatkowane, bo to są zadania obligatoryjne. Dziękuję bardzo.
chciałem powiedzieć, że rodzice obawiają się tego stowarzyszenia lokalnego, opierają się, tak samo rodzice i ja, na słowach wójta. Zresztą wójt nieraz sam powtarzał, że Typin i Ulów, jeżeli chodzi o lokalne stowarzyszenie, to ma obawy, czy się utrzyma. A najbardziej, tak jak powiedziałem... Ja, proszę Państwa, już mówiłem, nie wyrywajcie moich słów z kontekstu. Tylko w całym kontekście to trzeba przedkładać. A nie wyrywajcie z kontekstu. Szanowni Państwo, rozmowa na komisji była na ten temat. Była mowa od początku wśród nas radnych na temat stowarzyszenia lokalnego, gminnego. Jak zaczęto mówić o szkołach, o reformie oświaty, w każdej miejscowości powstały stowarzyszenia, nawet dwa. W większości z tych miejscowości, chyba poza Ulowem, gdzie byliśmy, to mieszkańcy optują za tym, żeby było to prowadziło stowarzyszenie miejscowe, lokalne, nie gminne. Tak wszyscy mieszkańcy deklarowali. Powstały takie stowarzyszenia właśnie, więc myśmy wyszli naprzeciw mieszkańcom. Jeszcze się nie zgodzę z jedną rzeczą. Państwo mówicie, że my akurat rzucamy kłody pod nogi dzieciom, że utrudniamy im naukę. Ja się z tym nie zgodzę, bo Szanowni Państwo, odniosę się do szkoły w Pasiekach, bo to jest nowa szkoła, najłatwiej do niej się odnieść. W ubiegłym roku jesienią przekazaliśmy sporą kwotę uchwały Rady Gminy na temat dokończenia budowy. Gdybyśmy tego nie zrobili, szkoła nie byłaby dokończona i najprościej byłoby, stary budynek był zamknięty, dzieci by przeniesiono wtedy. Znaczy, się nie zgodzę z tym, że my nie chcemy dobra dzieci. Po to kończymy do szkoły, żeby Państwa dzieci mogły uczyć się we własnej miejscowości. W jakiej formie, to już nie decydują radni, ale w waszej miejscowości. I nie mówcie tego, że rzucamy kłody pod nogi, że nie chcemy dobra dzieci. Także, bo z tym się nie zgodzę. Proszę bardzo, to z Państwa rady zarobić. Szanowni Państwo, wobec tego zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania poszczególnych projektów uchwał. Prosiłbym o podnoszenie wyraźnie rąk i trzymanie, dopóki nie podziękuję. Będziemy głosowali poszczególne szkoły w takiej kolejności, jak były głosowane uchwały intencyjne. Pierwsza szkoła to będzie szkoły gimnazjum gminy Czerwoli. Uchwała nr 33, łamane przez 258/2014 Rady Gminy Tomasza Kobelskiej, na 31 marca 2014 roku w sprawie likwidacji szkoły gimnazjum Czerwoli. Na podstawie artykułu 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z artykułem 5c ustawy z dnia 7 września 2014 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera h ustawy z dnia 8 grudnia 2014 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz artykułu 12 ust. 1 punkt 2 ust. 3 i ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 roku dokonuje się likwidacji publicznego gimnazjum w Czerwoli. Paragraf 2, punkt 1. Uczniowie zlikwidowanej szkoły kontynuują naukę w Zespole Szkół Publicznych w Łaszczówce. Punkt 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły z wyłączeniem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostaje przekazana wojewódzkiemu kuratorowi oświaty, zostaje przekazana wójtowi gminy Tomaszów Lubelski. Paragraf 3. Nienieruchome, znajdujące się na stanie likwidowanej szkoły, zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Tomaszów Lubelski. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tomaszów Lubelski. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem rozmawiającego projektu uchwały? 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękuję. Informuję, że uchwała nie została przyjęta. 7 głosów za, 8 głosów przeciw. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do projektu uchwały dotyczącej szkoły podstawowej w Ulowie. Uchwała nr 33, łamane przez 258/2014 Rady Gminy Tomasza Kobelskiej z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Ulowie. Na podstawie artykułu 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz artykuł 12 ust. 1 punkt 2 ust. 3 ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty Rada Gminy uchwała co następuje. Paragraf 1. Z dniem 31 sierpnia
2014 roku dokonuje się likwidacji szkoły podstawowej w Ulowie. Paragraf 2. Punkt 1. Uczniowie likwidowanej szkoły kontynuują naukę w zespole szkół publicznych w Łaszczówce. Punkt 2. Dokumentacja likwidowanej szkoły z wyłączeniem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostaje przekazana Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, zostaje przekazana wójtowi gminy Tomaszu Kluberski. Paragraf 3, punkt 1. Mienie ruchome znajdujące się na stronie likwidowanej szkoły zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Tomaszu Kluberski. Punkt 2. Mienie ruchome, na które składają się budynek likwidowanej szkoły i działka nr 68 o powierzchni 4,74 hektara, pozostaje własnością gminy Tomaszu Kluberski. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tomaszu Kluberski. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wspomnianego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Informuję, że uchwała nie została przyjęta. 6 głosów za, 8 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do czytania trzeciego projektu uchwały. Uchwała numer 32/258/2014 Rady Gminy Tomasza Kluberski z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Rybuźnie. Na podstawie artykułu 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 2014 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, artykułem 18 ust. 2 punkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz artykułu 12 ust. 1 punkt 2 ust. 3 i ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty Rada Gminy uchwała co następuje. Paragraf 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 roku dokonuje się likwidacji szkoły podstawowej w Rybuźnie. Paragraf 2. Punkt 1. Uczniowie zlikwidowanej szkoły kontynuują naukę w Zespole Szkół Publicznych w Łaszczówce. Punkt 2. Dokumentacja likwidowanej szkoły z wyłączeniem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostaje przekazana Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, zostaje przekazana wójtowi gminy Tomaszów Lubelski. Paragraf 3. Punkt 1. Mienie ruchome znajdujące się na stanie likwidowanej szkoły zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Tomaszów Lubelski. Punkt 2. Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej szkoły i działka nr 1053 o powierzchni 0,26 hektara pozostaje własnością gminy Tomasza Lubelskiej. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tomasza Lubelskiej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi się z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 1, 2, 3, 4, 5. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziękuję. Uchwała nie została przyjęta. 5 głosów za, 10 głosów przeciw. Przystępujemy do projektu uchwały dotyczącej szkoły podstawowej w Typinie. Uchwała nr 33/258/2014 Rady Gminy Tomasza Lubelskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Typinie. Na podstawie artykułu 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 2021 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami oraz artykułu 12 ust. 1 punkt 2 ust. 3 i ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty Rada Gminy uchwała co następuje. Paragraf 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 roku dokonuje się likwidacji szkoły podstawowej w Typinie. Paragraf 2. Punkt 1. Uczniowie likwidowanej szkoły kontynuują naukę w Zespole Szkół Publicznych Podchorca. Punkt 2. Dokumentacja likwidowanej szkoły z wyłączeniem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostaje przekazana Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty, zostaje przekazana wójtowi gminy Tomaszów Lubelski. Paragraf 3. Punkt 1. Mienie ruchome znajdujące się na stanie likwidowanej szkoły zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Tomaszów Lubelski. Punkt 2. Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej szkoły i działka nr 454 o powierzchni 2,6 hektara pozostaje własnością gminy Tomaszów Lubelski. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tomaszów Lubelski. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? 6. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5,
Kto się wstrzymał? Informuję, że uchwała została przyjęta. 6 głosów za, 8 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. I przystępujemy do projektu uchwały rzeczywistej ustawy Pasieka. Uchwała nr 33, łamane przez 258/2014 Rady Gminy Tomasza Krobelskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Pasieka. Na podstawie artykułu 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z artykułem 5c punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie gminy z późniejszymi zmianami oraz artykuł 12 ust. 1 punkt 2 ust. 3 i ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami. Po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty Rada Gminy uchwała co następuje. Paragraf 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 roku dokonuje się likwidacji Szkoły Podstawowej Pasieka. Paragraf 2. Punkt 1. Uczniowie zlikwidowanej szkoły kontynuują naukę w Zespole Szkół Publicznych w Łaszczówce. Punkt 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły z wyłączeniem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostaje przekazana Wojewódzkiemu Kuratorowi Oświaty, zostaje przekazana Wójtowi Gminy Tomaszu Pruberski. Paragraf 3. Punkt 1. Mienie ruchome znajdujące się na stanie likwidowanej szkoły zostanie rozdysponowane zgodnie z rozporządzeniem wójta gminy Tomasza Chrubelski. Punkt 2. Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej szkoły, działka nr 371 o powierzchni 1,2 hektara, pozostaje własnością gminy Tomasza Chrubelski. Paragraf 4. Wykonanie uchwały przydaje się wójtowi gminy Tomasza Chrubelski. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem podanego projektu uchwały? 6, 7. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Informuję, że uchwała nie została przyjęta. 7 głosów za, 8 głosów przeciw. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt i ogłaszam 10-minutową przerwę. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy. 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 Dziękujemy.